Cześć moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z propozycją makijażu takiego zwiewnego, dziewczęcego, z odrobiną takich kolorów, które każdej z nas chyba się kojarzą właśnie z dziewczęcością i niestety jest to kolor różowy, a ja specjalnie na tą okazję przywdziałam na siebie taki uszyty przez moją koleżankę, nie wiem jak to nazwać, taki top, taki bardzo luźny, zwiewny, wiązany na szyję z wyciętymi plecami, więc idealny na lato. I właśnie pomyślałam sobie, że może to być taka ciekawa propozycja dla tych z Was, które szukają propozycji i makijażu, i jakiegoś tam powiedzmy wycianka właśnie na takie jakieś letnie wyjście albo z ukochanym, albo ze znajomymi. I co tu dużo mówić, no taki letni make-up look teraz będzie na moim kanale dość częstą propozycją makijażu dla Was. Jak wiecie i co zauważyłyście również w tych komentarzach, że padają często takie wypowiedzi, że makijaż jest bardzo łatwy do odtworzenia. I tak dziewczyny, właśnie o to mi chodzi, żeby to nie były makijaże skomplikowane, które będą mega czasochłonne. Wiem, że niektóre z Was również takich poszukują propozycji, natomiast póki co ja widzę, że bardziej z zapotrzebowaniem na takie właśnie przystępne, łatwe w wykonaniu makijaże, więc właśnie na takie makijaże będę chciała Was zapraszać. No i co tu dużo mówić, nie będziemy się zbytnio rozwodzić, bo też nie chcę, żeby ten film trwał 100 lat. Więc po prostu przechodzimy do rzeczy. Jak widzicie, ja już mam twarz po części wykonaną. Znaczy, po części. Mam wykonane brwi, co możecie widzieć. Mam na twarz nałożoną bazę. Jest to baza z Rimmel Lasting Finish Primer. Jest to, moi drodzy, krem CC, który właśnie dzisiaj się wykończył. Jest to ten krem CC z Belle, do którego test na żywo tu dla Was przeprowadzałam. Więc jeżeli jesteście ciekawe, to zachęcam. Mam również na twarzy korektor, jest to korektor Skobo Modeling Illuminator i to jest numerek 101. On się bardzo fajnie nadaje właśnie pod oczy i również takie, że tak powiem, większe wgłębienia w oczodołach to stosuję od jakiegoś czasu już kamuflaż lekki z Avonu i jest to Color Fair. No a ja już się teraz biorę za... Aha, jeszcze brwi. Brwi też zrobiłam. Na brwi nałożyłam sobie farbkę od Make Up Revolution Ultra Aqua Brow Tint w kolorze Light. Zawsze bierzcie jak najjaśniejsze dziewczyny, bo jak widzicie, to ja i tak mam te brwi dość ciemne. No, utrwaliłam jeszcze te brwi żelem Eyebrow Filler od Catrice. Czyli taki standardzik, można powiedzieć, u mnie. I na powieki nałożyłam bazę od Inglota. Jest to baza Eyeshadow Keeper. I ona ma, jak sama nazwa wskazuje, utrzymywać nasze cienie w trwałości. Więc standardowo jak przed każdym makijażem na usta nakładam sobie masełko z Nivea. Ja mam akurat te masełko w smaku Blackberry Blush, czyli jagodowy. I też mam już go kilka dobrych miesięcy, ale już jak możecie widzieć, osiąga on swoje denko, już tutaj na ściankach jest w zasadzie, ale jeszcze myślę, że starczy na całkiem sporo czasu, bo niewiele po prostu go trzeba. Ja dziś głównie będę używała cieni od Kobo. Przełożyłam sobie je do pudełka z Inglota. One mają takie właśnie fajne, ciepłe kolory. Moim zdaniem te kolory są właśnie takie mega dziewczęce i pasują właśnie do takiej propozycji makijażu. Ja sobie właśnie tą paletkę, to ja mam dwa puste miejsca, bo ja sobie to uzupełniam na bieżąco po prostu takimi rzeczami, które na bieżąco jakby najczęściej też używam. I pierwsze co, to biorę pędzelek do blendowania i biorę ten kolor taki cieplejszy, czyli ten kolor u góry. I jest to kolor Papaya Shake od Kobo, jest to cień matowy. Biorę również pędzelek z Zoewy w numerku 221, który nazywa się Luxe Soft Crease i tym pędzelkiem będę zaznaczała miejsce załamania na moim oku. I patrzymy na wprost i delikatnie, trzymając najlepiej za końcówkę pędzla, żeby tak delikatnie tylko zrobić taką mgiełkę koloru. Możemy sobie oprzeć rękę na czymś, tak będzie jeszcze precyzyjniej. We can break these chains. Teraz przechodzę do kolejnego cienia. Jest to cień właśnie taki fajny, różowy z też tej paletki Inglotowej, w której mam położone właśnie cienie Skobo. Ten różowy cień będziemy sobie aplikować takim bardziej precyzyjnym, kuleczkowym, syntetycznym pędzelkiem.
i będziemy sobie ten cień aplikować tutaj na zewnętrznym kąciku oraz będziemy go niejako tak przeciągać do środka naszej powieki i będziemy wychodzić troszeczkę tutaj na załamanie powieki, żeby połączyć go z tym kolorem koralowym, który nakładałyśmy wcześniej. We can break these chains. A na pozostałą część powieki nałożymy sobie ponownie tą bazę z Inglota i tą bazę sobie nałożymy w naprawdę niewielkiej ilości, ja za chwileczkę Wam to pokażę, dosłownie tyle, czyli i nałożymy sobie ją też takim płaskim, syntetycznym, drobnym naprawdę pędzelkiem, nałożymy sobie tutaj na ten obszar, który nam jakby pozostał niejako pusty. Bo tutaj będziemy aplikować sobie pigment, ale starajcie się to wykonywać delikatnymi ruchami, żeby właśnie sobie nie zniszczyć tego efektu, który zrobiłyście wcześniej, bo wiele z Was się skarży na to, że na przykład Wam cienie znikają podczas nakładania, a powiem Wam, że czasami może to być właśnie kwestia tego, w jaki sposób Wy to nakładacie, bo być może na przykład wykonujecie zbyt takie zamaszyste ruchy i te ruchy mogą spowodować, że właśnie Wam produkty będą znikać lub będziecie miały takie wrażenie, że Wam znikają. No i teraz biorę sobie pigment, to jest pigment od Glazer. On ma kolor G1, o ile to jest oznaczenie koloru. I nakładam odrobinę sobie na wieczko, później na ten sam pędzelek, którym nakładam bazę i wklepuję sobie powolutku, żeby nam się nie osypał, bo pigmenty mają to do siebie, że się posypują. We can break these chains. Odrobinkę wjeżdżamy w wewnętrzny kącik. Teraz, jeżeli macie ochotę na kreskę, a nie chcecie, żeby ona też była taka mega spektakularna, to po prostu zróbcie sobie ją cieniutką przy samej linii rzęs z delikatnym ogonkiem, nie z jakimś mega wyciągnięciem. Ja właśnie postaram się teraz Wam pokazać, jak zrobić taką kreskę, ale nie ręczę, że mi to wyjdzie. Ja zawsze zaczynam malowanie kreski od wyznaczenia sobie tej właśnie linii końcowej. Wiem, że niektóre dziewczyny zaczynają od początku i później sobie robią jaskółkę, ale ja właśnie mam taki sposób i mi się taki sposób osobiście dobrze sprawdza i ja tak sobie z tym radzę, więc być może dla niektórych z Was też to będzie jakaś porada. Teraz nie mogę gadać, jak będę to robiła, żeby nic mi się tu nie działo. We can break these chains. Jak mamy wyznaczony ten niejako dziubek, to teraz ja wracam z tym eyelinerem w tą stronę. Coś takiego. I teraz z kolei zaczynamy od wewnętrznego kącika i dobijamy do tej części, którą sobie tutaj pociągnęłyśmy jednym naszym ruchem. I teraz ważna informacja jest tylko taka, że jeżeli macie blisko siebie osadzone oczy, to nie rozpoczynajcie tej kreski od samego wewnętrznego kącika, bo jeszcze bardziej te oczy do siebie zbliżycie, tylko rozpocznijcie sobie tą kreskę odrobinę dalej, tak żeby właśnie optycznie sprawić, żeby te oczy miały taki jakby naturalny, prawidłowy rozstaw, żeby nie były zbyt blisko siebie. We can break these chains. Ale uwierzcie mi, że można się tego nauczyć i faktem jest, że nie wyjdzie Wam to w każdy dzień, ale jesteście w stanie się tego nauczyć tak, żeby umieć dojść do wprawy i zrobić to przy każdym makijażu porannym. Ale powiedzmy, że ogólny look tej kreski jest ok. I tuszujemy. Tuszujemy porządnie od nasady. We can break these chains.
I wracam sobie do tego kuleczkowego pędzelka, którym wykonywałam makijaż górnej powieki. I delikatnie sobie również tym samym produktem, cieniem w kolorze właśnie tego różu wymieszanego z koralem zarysowuję dolną linię rzęs. Tutaj teraz sobie odrobinkę jeszcze biorę tego szampańskiego koloru, żeby sobie po prostu wyrównać ten wewnętrzny kącik i połączyć go właśnie z tym cieniem różowawo-pomarańczowawo-koralowym. Teraz jedyne co mi pozostało do zrobienia to wykończenie makijażu twarzy produktami pudrowymi. Ja do tego celu używam jak zawsze w lato paletki bronzerów od Makeup Revolution, jest to All About Bronze. Używam do tego również pędzelka z Hakuro H21 i będę sobie odrobinkę ocieplała twarz i definiowała bardziej właśnie kości policzkowe, bo to zawsze ten makijaż wtedy wygląda na taki bardziej dopracowany. We can break these chains. Do tego makijażu użyję odrobinki różu, chociaż z różami się zbytnio nie lubimy. Będzie róż z Catrice Defining Blush w kolorze 030 Love and Peach. We can break these chains. No i nieśmiertelna boska Mary Luminizer na szczyty kości policzkowych i odrobinkę na nosek. I używam do tego pędzelka z Real Techniques Setting Brush i tutaj na kości policzkowe i odrobinkę na skronie zachodzę. Widzicie, tworzy nam się taka piękna tafla. Na usta nałożyłam matową pomadkę z Golden Rose w kolorze 09 i nałożyłam specjalnie właśnie na okazję tego makijażu, bo moim zdaniem ona się idealnie wpasowuje w ten właśnie taki dziewczęcy look, pomimo tego, że no wiadomo, jest to jednak widoczny makijaż. Więc moje drogie dziewczyny, mam nadzieję, że ten makijaż przypadnie Wam do gustu, że odtworzycie go i że pochwalicie się tym, jak go odtworzycie. Jak widać, proste makijaże również mogą być bardzo fajne i mogą od razu, że tak powiem, zmienić nasze oblicze. Więc właśnie dlatego ja do Was uderzam, że tak powiem, z prostymi makijażami, ponieważ uważam, że fajny makijaż powinien być prosty w wykonaniu i efektowny. I właśnie mam nadzieję, że ten makijaż taki jest. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jakie makijaże wedle Was są makijażami dziewczęcymi. Czy stawiacie jednak na kolor i na takie młodzieńcze kolory, czy bardziej stawiacie jednak na takie makijaże neutralne. Dajcie mi również znać, jak sobie radzicie z upałami i tak z samopoczuciem w te upały, bo makijaż to jedno, a samopoczucie to drugie. Bo ja właśnie uważam, że można sobie poprawić samopoczucie takim kolorowym makijażem. Dzisiaj dziękuję już Wam bardzo za uwagę. Listę wszystkich użytych kosmetyków oczywiście jak zawsze umieszczę Wam w opisie pod filmikiem na YouTube, więc tam zachęcam właśnie do opisu. Tam będą informacje o pędzlach, o wszystkich produktach, także super. Dzisiaj już dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was serdecznie do następnego odcinka. Pa!